Cześć ludziska. Praca z rana jak śmietana, szczególnie w sobotę, ale piękną pogodę mamy, coś wspaniałego. Słuchajcie, wymiana lampy Hyundai i20. Żeby lampę wymienić normalnie w samochodzie, trzeba ściągnąć zderzak. Ja wam pokażę, jak to zrobić bez ściągania zderzaka. Może nam się uda. Czemu tą lampę wymieniamy? Już ci pokazuję, ponieważ ona wydaje dźwięki, jak się steruje wysokością, jak zażenowana, szlachtowana świnia. Jęczało jak zażenowane. Oj, takie coś. I teraz co robimy? Słuchajcie, raz, dwa, trzy, z bliska ci pokażę, 30 najpierw odkręcamy. Tutaj raz, tutaj dwa i tutaj trzy. A potem jeszcze te trzy śrubki plastikowo-metalowe, chyba one są, jak dobrze pamiętam. Ale najpierw te 30. Tych tutaj 13, są 13, nie ruszamy. Caki, caki. Jeżeli chcecie w prawej lampie wymienić na przykład żarówkę, żeby tutaj też, to... No nie, tu jest jakiś... Nie, też nie ma. To trzeba wyciągnąć tak, trzeba całą lampę. Inaczej nie wyjdzie. Może się da jakoś inaczej, może się mylę. Jak tak, to piszcie mi w komentarzu oczywiście. Ja tam nic nie umiem, ja się chętnie uczę, co też właśnie czynię. Uno, due, tre. I teraz mamy te śrubki. Te śrubki są paskudnymi śrubkami. O, tu pokażemy na tej. Jak te śrubki odkręcić? Ja mam taki wichajster do tego. Podkładam sobie. Lekko naciskam sobie tutaj, żeby siłę była, wypychała śrubokręt i wykręcam. Tak. Inaczej możecie sobie kręcić do usranej śmierci. I tak też jedziemy z kolejnymi dwiema. Najprościej. Nic tak, nie zepsujecie. Prosto, szybko i bez bólu. No tak mówię, ono ma takiego, zobaczcie, plastikowego klina. I to po prostu nie wykręcicie tego. A też jest cała plastikowa. Myślałem, że metalowa, to jest plastikowa. Także ona się potem kręci, 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 nic z tego nie jest. Ja potem trzeba nową kupić. Także tak to właśnie robimy. Następny etap pracy. Lampa. Jak ją wyciągamy? Ona, jak dobrze pamiętam, ja kiedyś to robiłem, już zapomniałem. Aha, czekajcie. Tu mam jeszcze z tyłu jest jeszcze 1/10, o której zapomniałem. Tutaj. Uchwyt lampy. Ona by wyszła, tylko z uchwytem. Czyli, że 4 × 10. Nie myli się ten, co nic nie robi. Toż. 4 takie same. I teraz z tej strony wyciągamy. Zobaczcie, ona już sobie chodzi. Troszeczkę trzeba miłości do niej. Jak będzie chciała, to wyjdzie, nie to nie. No chodź, baby. Chodź, baby, wychodź. Tak to jakoś było, kurde. Coś tu jeszcze jest, nie, ona jest tutaj wtykana. Powinna wyjść mi tak. No już wychodzi. Tak to jakoś było. Chyba, że się myliłem. I trzeba będzie zderzak ściągać. Wolałbym nie. Bo tu chciałem przyszpanować, że się da. A czekajcie, przecież tutaj mogę sobie... Bo to w sumie ten zderzak odkręciłem. No chodź, baby. Nie rób mi wstydu. Ja tu fachowca chciałem przygrać, a tu... Tak to musiało wyjść, no.
Tu jeszcze coś haczy. O, klik, klik. Mamy ją. Czyli taki praca zegarmistrzowska trochę, ale lampeczka wyszła. Z tyłu mamy jeszcze wtyczkę. O czym zapomniałem ci powiedzieć oczywiście. Wtyczka zwykła taka, cak, już palcem przyciskasz, wychodzi, gotowe. Da się? Da się. Szybko i bez bólu. No bardzo dobra robota. Oczywiście. Wymieniamy żarówki i tak dalej, co tam mamy do zrobienia, zrobimy sobie, ale zobaczcie, ile pracy zaoszczędzone. Tak normalnie trzeba cały zderzak ściągać. Macie to dzisiaj ode mnie za darmo, chociaż nie, kawę mi za to postawcie, jeżeli wam pomogłem. Czym ta się ode mnie ciepło, tam macie link w opisie do kawy. Ode mnie to wszystko, do następnego, hej!